Majówka już za nami. Naprawdę wiele kwitnących kwiatów, które wszyscy fotografowaliśmy, głównie sakury, ale nie tylko. Dziewczyny, macie jakieś kwiatki? Macie jakieś zdjęcia kwiatów z tego roku? Całe mnóstwo. Jak głównie śliwki i magnolie, ale zdarzyły się też jakieś ładne wisienki. No ja w tym roku w ogóle żadnego zdjęcia nie zrobiłem. Jakoś mnie zaskoczyło, słuchajcie, to hanami. Ale. Już niedługo zbierajcie swoje zdjęcia kwitnących wiśni i nie tylko, bo na naszej grupie Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie będzie konkurs, a w konkursie do wygrania. A w konkursie do wygrania karty Hanafuda z pięknymi kwiatami japońskimi. No właśnie, a na zasady będą bardzo proste. Najpiękniejsze zdjęcie kwiatów sfotografowanych w trakcie Hanami tegorocznego. Wygrywa. Witajcie. To już dziewiąty odcinek naszego podcastu, bloga Byłem tu Tony Halik. Wasz ulubiony podcast z kotkiem o Japonii. Ja nazywam się Joanna Sokołowska. A ja Konrad Żentarzewski. I dzisiaj znowu na naszej kanapie we wschodnim narożniku mamy gościa. Aśka, przedstawisz gościa? Tak, dzisiaj naszym gościem jest Justyna, znana cosplayerka w Polsce, znana jako Vivid, która dość często występuje w strojach inspirowanych postaciami z mangi i anime. Dlatego właśnie postanowiliśmy zaprosić ją, żeby trochę opowiedziała nam o cosplayu i o tym, jak to wygląda w Polsce. Cześć, fajnie się tu siedzi? Cześć, cześć. Cieszymy się, że kolejne osoby trafiają do nas na kanapę i kolejni fascynaci kultury japońskiej. Cosplay to taki skrót od angielskich słów costume playing i można to powiedzieć, że to jest taka dosłownie zabawa w przebieranie. I e, chociaż obecnie cosplay bardzo wielu osobom kojarzy się z przebieraniem właśnie za postacie, e, postaci z mangi, anime albo gier, e, to tak naprawdę mogą to być przebrania za wszelkie możliwe postaci. I tak to się właśnie zaczęło, bo w latach 40., e, a dokładnie e, już w 1939 roku, po raz pierwszy mm, wielki fan fantastyki, pan Forrest Ackerman, Pojawiły się na konwencie w kostiumie superbohatera. Natomiast nas, oczywiście, bardziej interesują te klimaty bardziej wschodnie, jak najbardziej japońskie. Dlatego też naszym gościem dzisiaj jest Justyna, która moim zdaniem chyba najczęściej występuje właśnie w strojach inspirowanych postaciami z mangi i anime. Justynę poznaliśmy zresztą. Dokładnie na japońskiej imprezie, bo był to piknik z kulturą japońską Matsuri w Warszawie kilka lat temu. I chociaż sama tak do, za bardzo nie znam się na cosplayu, to przyznam szczerze, że z wielką przyjemnością oglądam kolejne zdjęcia, kolejne kreacje Justyny na jej stronie na Facebooku i na jej grupie Wit Cosplay. Właśnie, Justyna, czy mogłabyś powiedzieć nam o tym, Skąd się wzięła ta twoja pasja do, do cosplayu? Jak się ta przygoda z cosplayem u ciebie zaczęła? U mnie w ogóle m, warto wspomnieć o tym, że najpierw zaczęło się to od samej pasji do anime i mangi, która gdzieś się tam zaczęła na przełomie gimnazjum, liceum. I dopiero y, potem z czasem y, zaczęłam cosplayować. Wcześniej już gdzieś tam ten cosplay widziałam w internecie. Natomiast dopiero po obejrzeniu jednej bardzo długiej serii w wakacje, pokochałam z jedną z postaci na, na tyle intensywnie, że gdy grupa właśnie osób kochających kulturę Japonii, popkulturę spotykająca się w moim mieście, organizowała wspólną grupkę postaci z tej właśnie serii, postanowiłam się przyłączyć, i dokładnie tak się zaczęła moja przygoda. Od, od grupy cosplayowej, bo osobiście uważam, że w grupie zawsze się cosplayuje zabawniej niż solo. A czy mogłabyś zradzić, co to była wtedy ta postać, ta pierwsza? Oczywiście. To był Mukuro do z serii Katekyo, Katekyo Hitman Reborn. No jest to taka przygodówka dla chłopców, tak docelowo, ale no tak szczerze mówiąc, to w większości chyba kochają właśnie dziewczyny no dobra, ja mam takie pytanie, bo ciekawi mnie temat. Czy wydaje mi się, że cosplay jest całkiem nowym zjawiskiem, jeżeli chodzi o Polskę? I czy ten trend w ogóle był już obecny, jak ty zaczynałaś się w to bawić? Czy to były jakieś pionierskie pierwsze kroki w ogóle u nas, wzorowanie się na tym, co się działo na Zachodzie i w Japonii? Czy już wcześniej ten cosplay istniał? Cosplay istniał dużo wcześniej. Ja tak właściwie kospluję od powiedzmy 5 lat, nie pamiętam dokładnie w tym momencie. A sam cosplay w Polsce minimum 10 lat jest obecny. Więc w momencie jak ja pojawiłam się w tym środowisku, to już nie było problemu z nabywaniem na przykład peruk do cosplayu. Coraz bardziej rozwijał się też rynek wewnątrz naszego kraju. Było już całkiem sporo imprez tematycznych i dostępnych konkursów. Można powiedzieć, że no przyszłam trochę na, na gotowe, a ci ludzie, no tam te kilkanaście lat temu, to rzeczywiście, no tak się o nich już mówisz, są dinozaurami w fandomie cosplayowym. Włosy robili ze słomy. No, mo, może niekoniecznie, ale mieli dużo, dużo trudniejszy dostęp do, do materiałów i rzeczywiście, ym, no same kostiumy y, też nie było tak łatwo wykonywać jak teraz. Teraz, bo no, pierwsze, wiele z nich można sprowadzić z Chin. Po drugie, no, tak jak szyć można było zawsze, tak e, robienie zbroi jest teraz wydaje mi się dużo łatwiejsze, e, bo mamy dostęp do różnych materiałów termoplastycznych, takich jak na przykład e, worbla i różne odmiany tej worbli. Rany, co to jest? E, no, to jest właśnie jeden z materiałów, który się e, kształtuje pod wpływem wysokiej temperatury na przykład używając opalarki i można tym na przykład usztywnić sobie zbroję robioną y, z pianki, żeby była bardziej odporna. I no, m, mamy w ogóle już sklepy cosplayowe, których y, on, ich, ich chyba jeszcze nie było z 5 lat temu, ale powoli już właśnie pojawiały się na rynku i wszystko to jest w tym momencie już dość mocno rozwinięte. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że cosplay się zrobił modny u nas, prawda? Skoro sklepy już są, to znaczy, że są też chętni do zakupów. Myślę, że w ogóle anime i manga zrobiły się w jakiś taki sposób modne. Jak kiedyś mam wrażenie, że to było takie nerdowskie, że tam tylko jakieś wąs wąskie grupy się interesowały tą popkulturą pop Japonii. Tak teraz mnóstwo osób, czy, czy na studiach, na przerwach czytuje jakieś mangi, czy te mangi się pojawiają w ogóle w bibliotekach, co kiedyś było nie do pomyślenia. Taki cosplay zdobył na popularności, jest coraz więcej właśnie imprez, na których można się pokazywać w kostiumach. Czyli co, w szkołach się nie hejtuje, w sensie to jest ta dziewczyna, która się przebiera kawai, na kawaj, jakąś tam y, księżniczkę, czy... Albo za chłopaka. No właśnie, wojownika. Tutaj no, nie jestem pewna, to pewnie zależy też od wielkości miasta, no, ja akurat zaczęłam cosplayować jak skończyłam szkołę. Tak się złożyło, że po maturze miałam więcej czasu i no ja tak jakoś znalazłam sobie nowe zajęcia, które w jakiś sposób też dla mnie były takie artystyczne, kreatywne. Zawsze coś tam lubiłam sobie tworzyć. Natomiast no, myślę, że dopóki nikt no, nie, nie chodzi jakoś super dziwnie ubrany do szkoły, tylko po prostu się tym interesuje, to jest to raczej akceptowalne. No, bardzo mocno zależy od konkretnego środowiska. U mnie uczelni na przykład w ogóle nie było z tym problemu. Ludzie są raczej zainteresowani tym, że ktoś coś mm, oryginalnego robi, coś właśnie kreatywnego, bo sam coś szyje tworzy. No właśnie, bo. Y Cały fan polega na tym, że trzeba jak najbardziej um, jak najlepiej odwzorować daną postać, czyli um, nie tylko um, strój, ale także zachowanie czy jakiś tam sposób poruszania się, ale jeśli chodzi o ten strój, to tak jak powiedziałaś, są sklepy, można kupić już um, praktycznie całe zestawy. Ja też widziałam, że czy na eBayu, czy na różnych też chińskich czy na międzynarodowych stronach można kupić całe komplety, ale chyba najbardziej doceniane są takie kostiumy, które robi się własnoręcznie. Jest taki trend, znaczy to wynika trochę właśnie z historii cosplayu w Polsce, bo na początku, jak on się pojawił, to właśnie no, ciężko było kupić jakiekolwiek gotowe elementy. W tym momencie, owszem, wciąż dużo osób tak uważa, że te kostiumy tworzone osobiście są bardziej wartościowe. Natomiast no, to też nie do końca tak jest, no bo cosplay to jest i kostium i play. I dla niektórych w cosplayowaniu ważniejsze jest samo to odtwarzanie postaci. Więc absolutnie nie ma nic złego w kupowaniu gostowych kostiumów. Różnica jest tylko w momencie, jak się podchodzi do konkursu. W konkursach scenicznych są zazwyczaj osobno nagradzane występy, czyli zachowanie sceniczne oraz kostium. No i żeby kostium był oceniany, no to musi być wykonywany osobiście. A co się z tymi kostiumami dzieje później? To zależy. Landują w szafie czy idą na Allegro? Na Allegro może niekoniecznie. No, część osób sprzedaje je na Etsy albo po prostu wyrzuca, natomiast no ja osobiście większość po prostu pakuję do szafy, o czym ubolewam. Musi być pojemna szafa. No właśnie, to jest mój odwieczny problem, że kończy się miejsce w szafie, kończy się miejsce pod łóżkiem. No to jest nie tylko kwestia miejsca na, na cosplaye, ale same materiały, z których się tworzy kostumy, także zajmują sporo miejsca. Także najróżniejsze narzędzia, każdy kosplayer marzy takie oczywiście, który tworzy kostiumy własnoręcznie. To po prostu myślę, że marzy o własnym warsztacie, gdzie, gdzie może sobie na spokojnie coś sprayować, gdzie może szyć, nie budząc reszty członków rodziny. Ale czasami trzeba wystar musi wystarczyć podwórka, prawda? gdzie można sobie pofarbować rzeczy. A tak się zastanawiam, jeśli chodzi właśnie jeszcze o recykling tych kostiumów, bo na pewno są jakieś takie uniwersa, które są najpowszechniej cosplayowane i najpopularniejsze. I czy to się nie wiąże właśnie z jakimiś na przykład LARPami, które się potem odbywają w tych realiach, tych światów? LARPy i gospleje nie zawsze się ze sobą łączą. Znaczy, no też ja nie, nie w każdym środowisku jestem tyle głęboko, żeby móc się wypowiedzieć. Um, odbywają się na przykład w Wrocławiu y, LARPy Potterowe, przy czym tam niekoniecznie trzeba mieć jakieś zaawansowane, własnoręcznie wykonane kostiumy. LARPy takie znane w Polsce to są raczej takie właśnie o osobne imprezy. I LARPowcy raczej tworzą własne postaci, ewentualnie właśnie osadzone w jakimś konkretnym uniwersum, niż postaci odwzorowane, wyciągnięte z konkretnej serii cosplay raczej też można tworzyć w cosplayu własną postać do danej serii, ale dużo częściej są spotykane właśnie od wzorowania jeden do jednego. No właśnie, a gdyby ktoś chciał pooglądać te piękne kostiumy prawie że dzieła sztuki i tych ludzi, którzy odtwarzają te role, to Oprócz takich zamkniętych imprez organizowanych stricte w swoim gronie, to możesz powiedzieć, gdzie taki przeciętny człowiek mógłby podglądać Was trochę, a może nawet zrobić Wam zdjęcia? Jeśli chodzi o samo oglądanie cosplayów, to najłatwiej jest po prostu na Facebooku wejść na grupę typu Cosplay Polska. Natomiast żeby pooglądać cosplayów, no to najwygodniej jednak wejść na imprezę zamkniętą. Jedną z takich najbardziej popularnych jest e, pyrkon, który się odbywa e, co roku w kwietniu albo w maju w e, Poznaniu. E, przy czym, no, tak jak mówiłam, e, imprezy jest teraz bardzo dużo. E, są całe kalendarze konwentów odbywających się w Polsce praktycznie co miesiąc, w najróżniejszych miejscowościach, w tym momencie już nie tylko w tych dużych. Kosplayerzy e, no, w swoich strojach zazwyczaj się pokazują właśnie na imprezach tematycznych. Bo jednak no, osoba przebrana tak w bardzo inny sposób na ulicy budzi um, duże zainteresowanie. No właśnie, marzę, żeby kiedyś w Polsce było coś takiego jak w Kardziuku, w Tokio. Tam bodajże jest weekend, czy jest jeden dzień chyba w tygodniu, gdzie się. Bodajże niedziela wycza, chyba jest tak. zwyczajowo gdzie się zbierali różni przebrani ludzie, chociaż podobno już ten trend zanika, już ta tradycja zanika teraz. No już my jak byliśmy nawet ostatnio, to byliśmy troszeczkę zdziwieni, że, że tych najbardziej przebranych osób, takich od stóp do głów wyszykowanych jest, jest nie tak wcale dużo. Dlatego bardzo się cieszę, że, że w Polsce teraz ta moda się rozwija. A właśnie ten pyrkon dopiero co się tak naprawdę skończył. Mogłabyś coś powiedzieć, jakie teraz są trendy, jakie e, najchętniej ludzie. Jaki kolor włosów tak kostiumy zakładają? To zawsze zależy od tego, co w danym okresie jest popularne w kinach, albo co <noise> e, tak, to. Co zdążyło dojść z AliExpress. <noise> e, I też no, zależnie od tego, co jest w danym sezonie e, anime popularne to no, można zaobserwować taki trend, że na przykład jak wychodziło Rezero, to wszędzie się pojawiały e, RAM i REM. E, no i tak jest e, co roku, chociaż też są takie stałe serie, które zawsze mają ogromną popularność, jak na przykład Gwiezdne wojny, jak na przykład e, Harry Potter. E, I no zawsze są ogromne grupy z tych serii. Są także no... Serie, które są po prostu już takie kultowe, jak no, na pozwolę sobie powiedzieć, że Naruto, gdzie też no, praktycznie na każdej imprezie ktoś z tego konkretnego tytułu e, ma przygotowany jakiś kostium. E, no, też zależy od tego, jaka to jest impreza, bo imprezy nie wszystkie są multifandomowe, niektóre są tematyczne. No i wiadomo, że na imprezie, która jest taka typowo fantastyczna albo typowo gamingowa. Jest znacznie mniej cosplayerów z mangi i anime niż na konwentach mangowych. A ty najbardziej jakie lubisz serie i jakie um, fandomy? Ja jeśli chodzi o, um, o mangi i anime, to najbardziej lubię takie właśnie przygodowe serie jak Durarara, jak Naruto właśnie. Chociaż to ciekawe, Naruto obejrzałam dopiero niedawno bo wkręciłam się właśnie w grupkę. Tak jak mówiłam, bardzo lubię cosplayować z kimś, z przyjaciółmi. Bardzo lubię Psycho Pass na przykład, to jest już troszkę poważniejsza seria, bo jest tam dużo takich cięższych wątków socjologicznych, ciekawe nawiązania do literatury. Jest też mnóstwo serii niejapońskich, które uwielbiam. Natomiast no, przyzwyczaiłam się do cosplayowania w takiej stylistyce Mangowej troszkę inaczej wygląda makijaż na osobę narysowaną niż próba odzwierciedlenia na przykład jakiegoś aktora z filmu. Natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się wykonać niedawno kostiumy do Harry'ego Pottera, bo jest to jedna z takich właśnie ukochanych serii z dzieciństwa, którą zawsze chciałam cosplayować, ale nigdy nie potrafiłam się decydować, którą postać najbardziej lubię. Pamiętam, że na swoich mediach społecznościowych pokazywałaś po kolei etapy przygotowania chociażby różdżki, którą Ty oraz Twoi znajomi przygotowali właśnie do tego, żeby dopełnić tego stroju w najdrobniejszych szczegółach. Mogłabyś powiedzieć coś o tym, jak to wygląda wykonywanie tych elementów? Może o troszeczkę o tym Ile czasu Ci zajmuje przygotowanie pełnego stroju, albo jakie problemy z tym się wiążą? Co trudniej tak, robi też? Co trzeba zacząć? To jest święty grał, czego nikt nie potrafi zrobić w cosplayu. No, takich rzeczy, których nikt nie potrafi zrobić w cosplayu, to myślę, że, że powoli już brakuje, bo no, mam znajomą, która dała sobie radę, nawet poradziła sobie z wykonaniem elementów, które lewitują nad, nad jej strojem. Są tam na, na magnesach jakoś wkomponowane. Nie, um, ja, czyli naprawdę lewituję, a nie są na drucikach przyczepione? No dokładnie. To jest już um, wyższy poziom za, za, zaawansowania. Wyższa szkoła cosplayu. Ja raczej wykonuję proste kostiumy. I no, taki prosty kostium, to jeśli nie mam jakoś bardzo dużo zajęć po południu, to tak dwa tygodnie na spokojnie. Natomiast no, istnieją dużo cięższe kostiumy, gdzie no, wymagane są minimum 3 miesiące, żeby je ukończyć. Tak właśnie jak robiliśmy um, z Gabrielem kostiumy z Harry'ego Pottera, Zajęły nam one dość sporo czasu. Nie dlatego, że samo uszycie szat było ciężkie. Tylko dlatego, że wykonywaliśmy właśnie y, dodatki do tych kostiumów, y, różdżki, to też nie był bardzo duży problem. Natomiast y, koniecznie chcieliśmy zrobić miotły i tutaj no, bez Gabriela nie dałabym sobie rady, ponieważ zakupiliśmy szlifierkę kątową, która jest po prostu dość ciężka i moje ręce nie do końca sobie z nią radzą, więc y, ja głównie byłam od trzymania deski drewnianej w miejscu a to Gabriel ciął, wycinał kształt miotły, szlifowa szlifowaliśmy to potem, impregnowaliśmy, malowaliśmy, dodawaliśmy witki do tego. Brzmi jak byście już mieli takiego skilla, że postawienie trzałasu albo domku gdzieś w Bieszczanach, to już w tym momencie to jest łatwizna. Myśmy się wtedy czuli, jakbyśmy remont robili w domu, a to tylko cosplay. I mówisz, że to są te proste stroje. No super. Ja no, baj... to miotła akurat nie należała do prostych elementów, ale sam kostium, sama szata, no to nie uważam, żeby to było coś e, szczególnie ciężkiego. Tym bardziej, że no, większość moich strojów z anime to są właśnie stroje z tych przygodówek. E, raczej takie proste kostiumy, jak właśnie kostium Naruto, który jest po prostu dresem w odpowiednich kolorach i z odpowiednimi wzorami ale pamiętam, że szyłaś samodzielnie, czy próbowałaś odwzorować kimono Sakury. E, tak, tak. Natomiast szycie kimon to też jest prosta sprawa, bo kimona to są tak właściwie prostokąty, które się po prostu zszywa razem. E, jedyne, co przy kimonie Sakury trochę wyróżnia to kimono od innych kimon, które stworzyłam, to to, że sama farbą do tkanin nanosiłam wzory. Które sobie zaprojektowałam w programie graficznym w kształcie właśnie płatka sakury. Potem z tego zrobiłam szablon i wymalowywałam te wzory właśnie na tkaninie. Tak, opowiadasz o tych różnych czynnościach. Ja mam czasami wrażenie, że równie dobrze mogłabym te same rzeczy robić u siebie na laboratorium z technologii polimerów. Może to wydaje się, że to jest wszystko takie proste, jak opowiadasz, ale wydaje mi się, że mm, ogrom pracy, który włożony jest w każdy ten strój, to jest po prostu coś niesamowitego, bo mm, potem, jeżeli oglądasz się te zdjęcia, to są naprawdę zjawiskowe i mam nadzieję, że nasi y, tutaj słuchacze y, też. Chętnie poglądam te zdjęcia. No wiesz, cosplay to jest interdyscyplinarna sztuka. Trzeba umieć szliwierką kątową. Ale właśnie tutaj chciałam. Trzeba na... umieć maszynę do życia obsługiwać i trzeba umieć odpowiednio zdjęcia na Instagrama też podkolorować. Ale tutaj chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, że powiedziałeś, że fajnie jest robić coś razem, że szukasz grupy ludzi, którzy razem z Tobą odzorują jakąś serię, jakiś fandom, ale to. Też druga sprawa, że dobrze jest mieć takie osoby, które nas wesprą i pomogą zrobić ten kostium, bo czasami chyba samodzielnie to trwałby to znacznie dłużej, albo trudniej byłoby to zrobić. To jest w ogóle niesamowita sprawa, że ludzie zbierają się razem wieczorami i w jakiejś piwnicy w warsztacie, w ogóle przygotowują różdżkę z włosiem jednorożca, czy tam jakimiś innymi rzeczami. No tak, no, nikt nie jest mistrzem we wszystkim. Ja na przykład no, prawie w ogóle nie wykonuję takich elementów zbroi właśnie z tych materiałów termoplastycznych. Z drugiej strony no, właśnie mój kolega, który zrobił fantastyczną zbroję, prosił mnie o pomoc z wykroju na spodnie z zakładkami. Więc no, stworzył się taki fandom, wymieniamy się wiedzą, pomagamy sobie nawzajem. Są też stosowne grupy na Facebooku, gdzie można zasięgnąć porady zapytać się, jak coś, jak coś zrobić. Też bardzo warto się zapisać do różnych grup szyciowych, no bo cosplayerzy nie zawsze są krawcami. Dużo osób, które szyje, tak jak, nie, tak jak ja na przykład, nie mają żadnego wykształcenia krawieckiego, tylko są tak właściwie samoułkami No właśnie, a od czego zaczynasz tworzyć nowy kostium? Powiedzmy, że zobaczyłaś nowy film, nowy serial, który cię zachwycił. Jest to jednak obraz 2D i jak... Zaczynasz przekładać to na trójwymiarową postać w realu. Od zapisywania mnóstwa obrazków na dysku. No właśnie, z racji tego, że kostiumy są 2D, znaczy to też nie zawsze, bo jak się kospluje z gry na przykład, to są dostępne modele 3D. To jest coś pięknego, można sobie wtedy postać, obrócić na każdą stronę. Natomiast ja z racji tego, że większość moich kostiumów jest z mangi anime, no to odtwarzam sobie właśnie fragmenty anime, gdzie ta postać się porusza, żeby zobaczyć, jak ten materiał pracuje, jak się układa na postaci. Wtedy się zastanawiam, jaki gruby materiał trzeba wybrać, jak dużo był musi być. I jak już mam mniej więcej plan, jak ten kostium z każdej strony powinien wyglądać, daję się do sklepu. Lubię sobie wymacać właśnie różne tkaniny, jaką mają grubość, jak, jak bardzo się gną, czy jak bardzo się gniotą. A jak już je przywiozę do domu, no to tak zazwyczaj przez kilka dni na nie patrzę i zastanawiam się, jak je wykroić, żeby było dobrze. Czyli można powiedzieć, że te dwa tygodnie, które powiedziałaś, że w takim czasie powstaje Twój strój, czyli ta praca fizyczna, to tak naprawdę trzeba jeszcze dodać do tego czas na research. No, jak najbardziej. Trzeba na początku zastanowić się, jak wykonać każdy z elementów. Um, zastanowić się, jak wykonać wykrój na dany element. Um, dużo wykrojów można ściągnąć bezpośrednio z siebie, na przykład wykrój na, na buty czy na gorset, ale części wykrojów się po prostu gdzieś tam szuka po internecie, coś się przerabia, ewentualnie szuka się po second-handach jakichś podobnych rzeczy, żeby je potem rozkroić i zobaczyć jak one są poszywane i jakoś na podstawie tego stworzyć coś własnego. Więc no tak, tak, jak najbardziej ten research i no, takie właśnie zastanowienie się, jak, po, jak podejść do tematu. Ja na początku największy taki problem z... Przygotowywaniem stroju, to miałam właśnie w momencie, jak rozkładałam materiał na środku pokoju, stawałam nad nim, coś tam nad nim rozrysowywałam i po prostu bałam się to ciąć, bo nigdy nie miałam pewności, czy, czy będzie dobrze, czy, czy nie zmarnuję tego materiału. A niektórzy taki próbny wykrój robią na prześcieradle na przykład. Ja natomiast doszłam do wniosku, że no dla mnie kluczem to po prostu przestać się bać pewne elementy przemyśleć trzy razy, ewentualnie wyciąć jakiś tam mniejszy próbny element i ubrać w to lalkę, zobaczyć, czy to się układa tak, jak się powinno układać. I potem, jak już jest wszystko wycięte, to zszycie tego to, no, nie zajmuje zbyt wiele czasu. To czasami trzy dni i, i mam, mam kostium. No właśnie takie zebranie się w sobie, żeby, żeby ugryźć jakoś ten temat, zajmuje mi osobiście najwięcej godzin. Brzmi prawie jak praca projektanta nad kolekcją od Kitir. Czy... No właśnie, ja, mi też się wydaje, że tutaj największa tak naprawdę waluta, którą tutaj dajemy, to jest ten czas, że e, sporo czasu trzeba jednak poświęcić, bo trzy dni czy to jest dużo, czy mało. Hmm. Wydaje dla mnie się dużo. Trzy dni szycia czy składanie jakiegoś stroju. Ale tak e, też od Praktycznego, z praktycznego punktu widzenia mnie ciekawi, ile to kosztuje tak naprawdę w przeliczeniu na monety, prawda? No bo trzeba kupić jakieś tam stroje, trzeba szukać, szukać jakichś tam pewnie dodatków. Mówiłaś o gotowcach z Chin, które czasami jakieś tam uzupełniają ten strój. I tak naprawdę, czy to jest drogie hobby? Szlifiercy koledzy. No na pewno nie jest to najtańsze hobby. Natomiast e, ciężko mi też tak e, oszacować e, wspólnie jakąś sumę, bo no, takie rzeczy właśnie jak narzędzia, jak e, opalarka czy lutownica, to są narzędzia, które się kupuje raz i one służą na lata. E, tak samo kosmetyki, które są potrzebne ale do. Ale ciągle się kupuje nowe, ciągle, ciągle, ciągle coś tam <laughs> jest na liście, prawda? No tak, no, teraz bardzo by się przydała wyżynarka, ale jest dość daleko na, na liście i przydałby się zestaw nowych stopek do maszyny ale też jeszcze chwilkę zaczekają. A to tak myślę, że to jest nie tylko kwestia cosplayu, to, że zawsze człowiek ma jakąś taką listę e, rzeczy, które by sobie chętnie kupił do, do mieszkania czy do e, jakiegoś hobby właśnie. E, no Są kosmetyki, które są potrzebne do makijażów cosplayowych, no ale one też starczają więcej niż na jeden raz. E, peruki da się kupić w cenach od... E, Mm, takie, takie najprostsze to od 40 do 100 zł, też zależy czy to jest krótka, czy długa, jak bardzo skomplikowane. Dziękujemy Chińczykom za to. Tak, jak najbardziej. Tutaj właśnie y, sprowadza się wszystko przez eBay, przez Aliexpress, przez różne y, sklepy cosplayowe chińskie. Y, gotowe kostiumy nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie kosztują, bo rzadko kiedy sprawdzam ale też mi się tak wydaje, że, że 100-300 zł można kostium sobie kupić. Natomiast jeśli chodzi o, o wykonanie kostiumu dalej, no to zależy, to jest kostium, jak bardzo jest to kostium zaawansowany, bo są kostiumy, na które da się kupić materiały za kilkadziesiąt zł, a są takie, które no, potrafią zjeść 2-3 tysiące. No tak samo ten kostium z Harry'ego Pottera w momencie, jeśli to byłby tylko... Kostium, który się kończy na, na samych ubraniach, nie był szczególnie drogi. W momencie, jak dochodzi do tego no, gruba deska, na, do wycięcia miotły z niej, dochodzą najróżniejsze farby i impregnaty, dochodzi kupnowa się narzędzi do obróbki drewna, no to wiadomo, że te koszty rosną. No, sama kwestia kupowania materiałów. To też bardzo mocno zależy, kto z czego tworzy, bo można, na tego stworzyć coś nawet z kartonu cosplay. To jest troszkę recykling i ludzie właśnie y, często starają się szukać jakichś takich tańszych rozwiązań. Ja też staram się nie y, nie kupować może złych materiałów, ale też niekoniecznie najdroższe, nie sprowadzać ich z jakichś y, drogich, markowych sklepów. No, a jak później ludzie tak oceniają, to tak patrzą na ten karton i to jest raczej tak, o matko, ale taniocha, po studencku, czy raczej, o kurczę, z niczego to zrobić coś, to jest jednak wyzwanie. Jak się dobrze przygotuje karton, to nawet nie widać, że jest to karton. To mogę powiedzieć na... Dużo farby trzeba użyć pewnie. No, też zależy, co się, co się z niego robi. Ale no można na to nałożyć jakąś warstwę wierzchnią z kleju. Myśmy na przykład z kartonu w grupie, która się nazywa Konoha Project, robili ogromne rzeźby, które są tak naprawdę kartonowe, tylko ze stelażem w środku i pokryte takim tworzywem, że wyglądają na kamienne. No właśnie, ja miałam okazję obserwować e, progres prac nad tymi e, rzeźbami z kartonu i bardzo żałuję, że nie widziałam efektu końcowego na żywo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się udaje zobaczyć, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co powstało, bo naprawdę ogromne, ogromnych rozmiarów rzeźby, bardzo szczegółowe i um, dosyć skomplikowany cały ten proces powstawania wyglądał. E, ale właśnie mówisz, że poświęcasz dużo pracy nad e, kolejnymi strojami, że twoja szafa pęka w szwach. A czy mogłabyś nam powiedzieć, z którego kostiumu, z którego stroju jesteś najbardziej dumna? To jest zawsze bardzo ciężki wybór, wybrać swój ulubiony kostium i taki, z którego jestem najbardziej dumna. Do ulubionych zazwyczaj trafiają te, które są po prostu najwygodniejsze, bo no w nich się po prostu najłatwiej bawić na jakiejkolwiek imprezie. A, no właśnie, jeżeli jednak można biegać po parku w kostiumie. Tak, jak najbardziej. No to też nie jest tak, że kosplayerzy... Yy, ubierają się tylko na konwentach. Natomiast no, to, czy, czy się spotykają jakich, w jakichś właśnie parkach, pod jakich, pod, podczas jakichś imprez to zależy od, e, od danego miasta, jak bardzo ma zgrane fandom, czy, czy są właśnie jakieś pikniki kosplejowe, czy są jakieś kospej Walki, e, czy, czy właśnie podczas jakichś jakich otwartych imprez typu typu Hanami, tam czasami się ktoś przebierze, Natomiast nie są to takie ilości jak, jak na konwentach. Ja jestem ignorantem totalnym i kojarzę tylko w Warszawie zombie walk z cosplayowych imprez. Są, są imprezy cosplayowe, właśnie różne przemarsze cosplayerów. Nie co roku, ale zdarzają się dość, dość cyklicznie. Natomiast no w tym momencie w nich nie uczestniczę, bo już nie mieszkam w Warszawie. No, i też cosplayerzy wychodzą często na, na zdjęcia w plenerze. Przy czym no, e, można wtedy spotkać samotnego cosplayera albo właśnie w jakiejś konkretnej grupce, a nie jest to przeliczane no, na, na dziesiątki czy na setki po prostu osób, które są przebrane w jednym miejscu. No dobra, to wróćmy do tego ulubionego kostiumu. E, tak, no, e, ulubiony albo taki, z którego jestem najbardziej dumna, no to. Mimo że ja zazwyczaj właśnie kospuję z mangi i anime, to tak bardzo moje serduszko cieszył ten kostium z Harry'ego Pottera. Tak naprawdę on też jest troszkę związany z mangą i anime, bo myśmy wtedy z kolegą robili taki crossover, połączenie Naruto i Harry'ego Pottera z racji tego, że postacie z Naruto są po samej po prostu fryzurze na tyle charakterystyczne, że w momencie, jak się je ubierze w równie charakterystyczne mundurki szkolne hogwartskie, to to jakoś dla mnie tak no, współgra ładnie. I nadal widać, jaka to jest postać i, i w jakim ona jest w świecie. Czyli, czyli to nie jest tylko tak, że chcecie zrobić identyczną postać z ekranu, telewizora albo kina? Nie, znaczy zakłada się zazwyczaj, że cosplay to jest właśnie jak najwierniejsze odwzorowanie tego obrazka referencyjnego. Natomiast jak najbardziej można, można się bawić formą, można robić różne rzeczy, można zmieniać, można robić damskie wersje męskich postaci, jeśli ktoś czuje, że ma na to ochotę. Można dodawać sobie najróżniejsze dodatki. Yy, można tworzyć yy, tak samo jak przypisanie opowiadań na temat danej serii, najróżniejsze jakieś alternatywne uniwersa i na przykład yy, robić yy, no, tak jak my, yy, yy, wersje jakiejś postaci jako uczniów Hogwartu albo wersje jakichś yy, wojowników w mundurkach szkolnych japońskich. Yy, najróżniejsze rzeczy, co kto zapragnie, no bo w gruncie rzeczy chodzi o dobrą zabawę. A ja mam jeszcze takie pytanie, może dosyć e, zabawne, ale co się dzieje, jeśli jesteś na takiej imprezie, e, gdzie jest dużo innych cosplayerów i natrafisz na kogoś zupełnie obcego, nie z Twojej e, grupy, kto jest ubrany dokładnie w, to, e, w kostium tej samej postaci co Ty? Czy Budzą się wtedy jakieś takie emocje, że rywalizujecie, kto ma lepszy ten kostium, czy może wręcz odwrotnie? To combat, to Scorpion versus Scorpion. <laughs> no na przykład. Ale czy może wręcz przeciwnie przybijacie piątkę? Jak to jest? Zazwyczaj wymieniamy się uśmiechami. To jest raczej traktowane jak taki rodzaj siostry, bo po prostu lubimy tą samą postać i, i to jest fajne. Ja jeśli chodzi o podchodzenie ogólnie do ludzi na konwentach, to może na to nie wyglądam, ale jestem dość nieśmiała i czasami podziwiam czyjś kostium z pewnej odległości, dopiero potem po imprezie e, gdzieś tam pod, pod zdjęciem piszę, że wyglądał super i niesamowicie, a, a niekoniecznie do każdej osoby jestem w stanie podejść na samej imprezie. E, natomiast no, szczególnie jak e, jeśli chodzi o ostatnie moje stroje, one są w większości z serii Naruto. A tam jest taka technika klonowania, więc to w ogóle jest uzasadnione w samej serii, że się pojawia jedna postać w wielu wersjach, bo po prostu jest Bunshin. I podchodzi się do takiej osoby, właśnie robi się wspólne zdjęcia, że patrzcie, jest tutaj dziesięciu Naruto, zróbmy im zdjęcie, że to są klony i oni wszyscy razem się trzymają w grupie. I jest po prostu zabawnie, śmiesznie. Absolutnie nie ma żadnego powodu do jakiejś rywalizacji, bo w momencie, kiedy po prostu spotykamy się na konwencie, to nie każdy bierze udział w konkursie. To, to nie zawsze chodzi o to, żeby być najlepszym, tylko właśnie, żeby wspólnie się bawić, cieszyć daną serią, przedłużyć sobie właśnie jakąś tą radość z oglądania danego tytułu. A jak w ogóle zagadać do takiego cosplayera, jeżeli chce się na przykład autograf albo zdjęcie? Normalnie, jak, do człowieka. Tak, wbrew pozorom, no niektórzy niestety mają z tym problem. Na konwentach no nie każdy wie, jak się zachować y, wobec cosplayera. Y, zazwyczaj ludzie nie mają problemu. Podchodzą, pytają, hej, mogę zdjęcie? Jeśli cosplayer akurat y, nie je kanapki, ani nigdzie się nie śpieszy, to zazwyczaj się na to zdjęcie zgadza. Y, grunt, żeby y, nie rzucać się na cosplayera nagle, nie traktować go jak rzeczy. Y, widziałam na przykład, jak mój kolega, który jest bardzo wysoki, y, z takim... Mm, bardzo skr skrępowanym uśmieszkiem, spokojnie znosił y, tumany małych dziewczynek rzucających mu się na biodra. Y, on był uprzejmy i wytrzymywał to cierpliwie, ale nie jest to przyjemne dla ludzi, jak ktoś nagle na nich z skacze. Ja sama miałam też taką sytuację, że ktoś do mnie podszedł i powiedział: O, jaki słodki kosplay!. Po czym postukał mi w głowę i poczułam się jak waza w jakimś, nawet nie muzeum, tylko w jakimś sklepie grunt, żeby po prostu traktować Cosplayera jak człowieka, pamiętać, że mimo już on odtwarza jakąś postać wyjętą z anime i mangi, to nie jest tą postacią i no, po prostu trzeba go traktować z szacunkiem. No trochę mi to przypomina słuchaj, historię z gejszami w Japonii, bo też właśnie takie jest głosy się coraz częściej pojawiają, że te gejsze są traktowane po prostu jako UFO i ludzie z Gdzieś tam z ukradka zdjęcia strzelają, chodzą za nimi, gdzieś tam się przyczajają i, i, i zamiast zapytać po prostu, przepraszam, czy mogę robić, zrobić zdjęcie i tak dalej, no to właśnie nie traktują tej osoby jako człowieka, tylko traktują ją jako, nie wiem, postać właśnie. Trochę przenikanie tych postaci do, do rzeczywistego świata. Prawda? Ale to też nie wydaje mi się, żeby to było coś dobrego. A wbrew pozorom, taka galisza podobnie jak cosplayer może się zgodzić na to zdjęcie. Dlatego warto czasami zagadać. A jeszcze mam drugie takie pytanie. Bo powiedziałaś, że pierwszą serią, która cię tak bardzo zainspirowała do tego, żeby się przełamać i żeby dołączyć do tej grupy funkcjonującej już cosplayerów, była postać anime o chłopakach. I jak to jest, że y, dziewczyny wcale się nie przebierają za te księżniczki wojownicze y, czy jakieś y, inne piękności, tylko przebierają się za chłopaków? Jak, jak to jest odbierane i czy taką postać trudniej jest odzorować, bo wiem, że ty się często przebierasz też za męskie postacie do dzisiaj? To się w ogóle nazywa crossplay, chociaż bardzo długo o tym nie widziałam, z racji tego, że właśnie zaczęłam cosplayować od postaci chłopięcej, to było to dla mnie jak najbardziej naturalne, że, że tak po prostu można i nigdy osobiście nie widziałam w tym żadnego problemu. Problemu wewnątrz środowiska nie ma, natomiast no, zdarzają się osoby po prostu spoza środowiska, które mówią, że o, tą, ta postać jest chłopcem, więc może ją kospodarować tylko chłopiec. Nie, to nie jest prawda. E, tak samo zdarzają się chłopcy, którzy kospodują dziewczynki. E, coraz częściej można e, spotkać e, takie osoby na konwentach. Mnie e, osobiście wcielanie się w chłopców zawsze wydawało się łatwiejsze niż wcielanie się w dziewczynki. E, z racji tego, że m, mają troszkę delikatniejszy makijaż. Do, do, no, jeśli chodzi przynajmniej o cosplaye z anime i mangi, to dziewczynki mają tam zazwyczaj bardzo dużo oczy, więc no trzeba na przykład dokleić sztuczne rzęsy, żeby te oczy sobie troszkę powiększyć i no, jest to dla moich oczu dużo cięższe niż po prostu przyciemnienie powieki i nałożenie linera. I to też... Ym, to też zależy mocno jakieś serie lubi, bo jest mnóstwo dziewczyn, które kosplują damskie postaci. Postaci słodkie, postaci w spódniczkach, księżniczki, wojownicze czarodziejki. Mnie by chyba do tych właśnie ciągnęło bardziej, gdybym się miała w coś przebrać. Ja po jakimś czasie przestałam kosplować samych chłopców i zaczęłam robić też damskie postaci. Um, nauczyłam się właśnie dopiero wtedy, jak w ogóle wykonać taki ładny damski makijaż, jak pozować jak dziewczynka. Um, natomiast to jest też kwestia tego, że ja lubię te serie takie przygodowe, które um, no z racji tego, że w większości są obsadzone męskimi postaciami, to ciężko jest sobie znaleźć taką ulubioną damską postać. I no, w momencie, jeśli się żadnej dziewczynki w danej serii nie lubi, um, wybiera się postać, która jest po prostu twoją ulubioną i. Nie ma znaczenia, że, jest, że ktoś jest niższy metr od tej postaci albo że nie ma takiej muskulatury jak ta postać. Jeśli ma potrzebę, to może właśnie zrobić y, żeńską postać, męskiej postaci. Y, no, ja przynajmniej jestem tego zdania, że owszem, fajnie, fajnie wygląda cosplayer, którego typ budowy jest idealnie dopasowany pod postać, ale najważniejsze to, żeby po prostu robić postać, którą, którą się lubi, w której ktoś się dobrze osobiście czuje, którą po prostu ma ochotę odwzorować przez taką swoją osobistą miłość do tej postaci. Jakie są Twoje kolejne projekty? Może zdradzisz coś nowego, czego mamy wypatrywać na? Kolejnych japońskich imprezach. Nadal mam trochę planów związanych z serią Naruto, która tak do mnie od dwóch lat dość mocno przylgnęła i chcę się zabrać za dwie postaci z Akacki. Natomiast już staram się powoli także dodawać inne serie, troszkę, troszkę urozmaicić sobie kontent. Jest jedna taka postać, którą w sumie mam w panach od co najmniej czterech lat. To jest hakutaku z serii Hozuki Noritetsu. Bardzo polecam. To jest takie króciutkie anime, które jest czarną komedią. I to jest postać, która jest no, aptekarzem, ale i taką niebiańską bestią. To jest kobieciarz. Jest, ujął mnie po prostu, jest bardzo, bardzo mnie rozbawiał w momencie, jak oglądałam serię i bardzo lubię jego interakcje z głównym bohaterem, i z pewnością chciałabym jeszcze w tym roku ukończyć jego kostium. Czyli znowu facet. Trzymamy kciuki, bo jestem bardzo ciekawa w postaci aptekarza, bo to naukowiec w pewnym sensie, ale niebiański. A powiedz, gdzie można obejrzeć Ciebie w sieci, żeby te wszystkie osoby, które dzisiaj nas słuchają, mogły chociaż trochę tą naszą rozmowę zilustrować sobie Twoimi zdjęciami, Twoimi nie tylko. Najłatwiej mnie znaleźć, wpisując WIWIT Cosplay. Najwięcej zdjęć wrzucam na Facebooku, gdzie mam swój fanpage, i także sporo się pojawia materiałów na Instagramie. Także wystarczy wpisać wywit cosplay i na pewno coś się znajdzie. Zapraszam. Instagram ma najbardziej popularne medium, prawda? No, obrazkowe najbardziej. I tak, osobiście... Z tak mi się wydaje, żeby najbardziej pasowało tutaj. Osobiście jestem dość mocno przywiązana do Facebooka. Bo można tam więcej napisać. Um, ja lubię się czasami rozpisać, szczególnie jeśli.. Yy, opisuje wrażenia po danej imprezie po konwencja. No właśnie, jak już mówimy o tych nowych mediach, bo ja niespecjalnie jestem jakoś mocno w tym w cospwie zaangażowany, więc nie znam trendów, aczkolwiek kiedyś trafiłem na y, Twitcha. Twitch jest bardzo popularny, myślę, że na zachodzie, nie wiem, jak w Polsce, czy poza grami, również Twitch u nas y, jest y, popularną platformą. I trafiłem na dziewczynę, która nie robiła cosplayu, ale robiła body painting, właśnie taki fantastyczny, różnych istot, właśnie z jakichś tam krain fantazy, ale też cyberpunkowych jakichś tam postaci. I ona streamowała na żywo swój proces, po prostu jak przez powiedzmy dwie godziny czy półtorej godziny od początku malowała się, przygotowywała to wszystko. Czy coś takiego jest u nas dostępne, czy to jeszcze może za wcześnie? Jest trochę cosplayerów, którzy streamują na Twitchu, pokazują jak wykonują dane elementy. Także jest trochę fotografów, którzy fotografują cosplay, pokazują potem proces obróbki zdjęcia także na streamie. Część z nich streamuje na Instagramie podczas imprez nie jest to jeszcze tak bardzo popularne jak właśnie na zachodzie, ale jak najbardziej można się z czymś takim spotkać. Okej. Okay. Jeszcze chciałbym wrócić do, do tego krosowania i mówiłaś o mieszaniu różnych gatunków i właśnie różnych ciekawych rzeczach, które z, z tego wynikają i, i, i które można zobaczyć. Ale ja mam trochę bardziej przewrotne pytanie o coś najbardziej dziwnego, co w polskim cosplayu się wydarzyło? Czy, czy tobie yy, udało się to zobaczyć? Ja myślę, że takim, można powiedzieć w cudzysłowie, cosplayem najdziwniejszym, który ja w życiu widziałem, to było jak sieci komórkowe zaczynały sobie wchodzić do Polski i zaczęli komórki sprzedawać yy, operatorzy, yy, to wtedy na deptakach w yy, większych miastach Polski można było spotkać ludzi przebranych za telefony. To było takie? Mech. <noise> Czy coś takiego mech w cosplayu sobie przypominasz? Nie powiedziałabym, że są to rzeczy, które są mech, ale można cosplayować no, dosłownie wszystko i y, y, to jest tak, że cokolwiek się y, nie pojawia w internecie, to y, ktoś y, w końcu narysuje z tego fanart, y, tworząc właśnie ludzką postać i są na przykład e, ludzkie przedstawienia e, restauracji. E, są na przykład... E, Człowiek e, ramen. A jest na przykład dziewczynka Starbucks. E, I tak samo na przykład cały Układ e, Słoneczny e, jest narysowany jako postaci ludzkie i w momencie, jak się pojawiają takie marty, to, to pojawiają się także ludzie, ludzie chętni do e, grupek cosplayowych. Na podstawie właśnie takich fanartów. Więc ostatnio popularna była na przykład elfcian, i dziewczyny właśnie miały założone peruki takie niebiesko-zielone. I właśnie cały fandom się zastanawiał, czy, czy ta Ziemia jest płaska, czy jednak nie jest płaska. <grytanie> okay. a, a może to był też taki motyw, żeby pokazać Ludziom i politykom, że trzeba dbać o, o naszą planetę. Kwestie tak te klimaty też są coraz mądniejsze, więc. Pewnie tak, tematy, one, one też się, się prostu... szczególnie, szczególnie przy tej postaci się pojawiały. To, to jest postać, która no nie tylko w Polsce była konspirowana, ale także za granicą po prostu się stała popularna. I dużo właśnie osób robiło sobie zdjęcia w jakichś śmieciach i nawoływała przy okazji, żeby właśnie dbać o tą planetę. Świetny pomysł, w ogóle wykorzystanie zupełnie nowej dziedziny sztuki do tego, żeby promować takie ważne sprawy. Bardzo mi się to podoba. W ogóle nadaje nowy wymiar cosplayowi w moich oczach. Bardzo mi się to podoba. Ale ostatnio te protesty, które się w Londynie czy w Warszawie nawet odbywały, słuchajcie, proklimatyczne, tam też artyści byli zaangażowani. Ja widziałem, że były takie czerwone duchy w Londynie, które były bardzo fotogeniczne i się, i się pojawiały właśnie w kontekście tych protestów. A u nas z kolei na proteście, który był e, zaraz przed majówką, e, widziałem taniec białych i czarnych ptaków z wachlarzami. Także też takie artystyczne właśnie instalacje na tych pokojowych protestach klimatycznych są. No właśnie, i tutaj pojawia się też takie pytanie. Jak odróżnić taki street artowy performance od cosplayu? Myślę, że granice z się są mocno płynne i czasami. No właśnie, I czy cosplay się gdzieś tam wychodzi dalej, właśnie w artystyczne dziedziny typu taniec, czy pokazywanie, jakiś odgrywanie jakichś scen? Jeśli chodzi o samo odgrywanie scen, no to zdarza się zazwyczaj na, na konkursach gdzie po prostu no, częścią prezentacji kostiumu jest odegranie właśnie um, jakiegoś zachowania postaci. Ludzie układają sobie um, całe takie scenki fabularne, um, wcielają się w tą postać i oceniane jest właśnie także um, oddanie charakteru tej postaci w trakcie występu. Um, Ciężko mi sobie przypomnieć teraz, czy, czy w Polsce się coś takiego mocno artystycznego jeszcze dzieje. No, w Azji są bardzo popularne grupy taneczne, które występują w cosplayach. W Polsce to głównie dotyczy grup idolkowych związanych z serią Love Live na przykład, gdzie Dziewczyny właśnie trenują miesiącami jakiś układ, żeby go potem zaprezentować, zatańczyć nie tylko na konkursie, ale także do jakiegoś nagrania po prostu. A ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy w cosplayach pojawiają się motywy zwierzęce? Pojawiają się kocie uszka, bo to jest taki element w Japonii, który jest po prostu kawaii i bardzo często się do różnych kostiumów dodaje i ogonki łóżka. Natomiast jeśli chodzi o takie pełne fursuity, to jest to oddzielny fandom, który się nazywa Furi. I no na zachodzie są konwenty dla osób, które właśnie te fursuity tworzą. W Polsce jest ten fandom dużo mniej rozwinięty. Nie, nie chciałabym się jakoś tutaj szerzej opowiadać na jego tematy, bo po prostu nie nie jestem w niego zaangażowana. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie elementy zwierzęce w samym cosplayu, no to jak najbardziej się pojawiają także antropomorfizacje najróżniejszych zwierzątek. Jeśli w anime jest jakaś fajna postać, która jest na przykład kotkiem, to zaraz też się właśnie pojawia jakiś fanart, gdzie, gdzie jest połączenie człowieka z kotkiem i, i ktoś też zawsze chętnie to kospluje. Nie wiem, na przykład w Fairy Tail jest taka postać, która się nazywa Happy. Ja przepraszam, jeśli coś pomylę, bo nie oglądałam Fairy Taila. Ale jak najbardziej, właśnie te, tą postać tego niebieskiego kotka ludzie chętnie kosplują, bo widziałam niejednokrotnie na konwentach. Czyli jest szansa na to, że jeżeli ktoś lubi japońską kulturę i uwielbia koty, to znajdzie tam też coś dla siebie. Szukajcie niebieskiego kota. To ja może jeszcze pozostając przy cosplayu, mam takie pytanie, które można podsumowanie tego tematu. Jak uważasz, czy w Polsce i za granicą są popularne te same? postaci, te same e, motywy i tak naprawdę to jestem ciekawa, jaką postać najczęściej, najchętniej odtwarzają cosplayerzy w Polsce? Czy za granicą też tak trochę podobnie jest, czy może są jakieś inne trendy? Myślę, że trendy dość mocno się pokrywają, bo w momencie, jak wychodzi nowy film od, od DC na przykład, albo od Marvela, y, no to... Premiera jest i, i na zachodzie, i u nas. i Wszyscy się tym filmem fascynują, i wszyscy mm, lubią zazwyczaj tą samą postać, czy tak dość mocno uogólniam, ale, ale tak jest, że jak wychodzi jakaś nowa gra, no to wychodzi nie tylko u nas, ale no, tak światowo. Ym, w Polsce może są troszkę bardziej niż gdzie indziej popularnego cosplaye z Wiedźmina. Chociaż no, w momencie jak wyszła gra, która znobyła ogromną popularność, to jest mnóstwo fantastycznych cosplayerów i, i, i w Niemczech i, i w Czechach na przykład. No ja widziałem też, Rosję i Ukraina, że tam jest mnóstwo tego Wiedźminowego cosplaju. Tak, w, w Rosji jest w ogóle mnóstwo fantastycznych cosplayerów, nie tylko z Wiedźmina. Natomiast no, myślę, że Wiedźmin w Japonii nie jest aż tak popularny jak u nas. Jeśli jednak chodzi Ciekawe, o... Ciekawe, jak jest Wiedźmin po japońsku. Też jestem ciekawa. Ale sprawdzę. Sumimase. Może jakieś coś z Switcherem, Bardzo możliwe. Trzeba sprawdzić. Tak, mm, jeśli chodzi o najczęściej cosplayowaną postać, to naprawdę ciężko powiedzieć, no bo tak jak już wspominałam wcześniej, no to zależy od tego, co jest w danym momencie popularne. A Byłam pewna, że powiesz, że to będzie czarodziejka z Księżyca to jest coś co się bardzo często pojawia natomiast mm, nie powiedziałabym że w tym momencie jest aż tak często cosplayowaną postacią są przynajmniej trzy duże grupki sailorkowe w Polsce Natomiast no, to nie jest tak, że, że tą Sailor Moon widać po prostu w ilości 10 na danym konwencie, a, a jak najbardziej się tak zdarza z innymi popularnymi seriami, na przykład jak Shingeki no Kyojin wychodziło, to na każdym konwencie było przynajmniej 6 Renów i z 5 zespołów zwiadowców. Także no, jest to dość mocno sprzeżone z tym, co po prostu w Fandomie tylko cosplayowym. Jest na dany moment popularna. A czy pojawiają się też postaci? Ja tutaj też jeszcze raz nawiążę do japońskiej kultury, ale z filmów pełnometrażowych? Tak, jak najbardziej. Taką postacią, która najbardziej zawsze wszystkich cieszy, to jest Bóg Bez Twarzy, bo to są zazwyczaj dość proste kostiumy. Które się składają z czarnych rękawiczek do przyzrobionej maski i takiego po prostu czarnego prześcieradła zarzuconego. Ale te postacie świetnie się wczuwają, bo zazwyczaj noszą w kieszeniach jakieś cukierki, które właśnie na e, rękach wysuwają do innych konwentowiczów, stękając tak podejrzanie, jak to się działo właśnie w Spirit Away. Uwielbiam e... tą postać. Uwielbiam tą postać i uwielbiam ten film, i chociaż zawsze z lekką grozą biorę ten cukierek tego Boga bez twarzy. To jest to właśnie ten taki fajny element spotkania z postacią, która wyszła z ekranu, z kimś, to się właśnie bardzo mocno wczuwa. Kto właśnie nie odzywa się normalnymi słowami, tylko się zachowuje jak jego ulubiona postać. Mi też się zdarzyło zobaczyć kilka razy bardzo fajne zerowania księżniczki Mononoke i zawsze na mnie robiło na ogromnie wrażenie. Tak, jest to też jedna z bardziej znanych i popularnych postaci, którą też często widywałam. Szczególnie lubię, jak właśnie kospierki się fotografują z takimi dużymi wilczurami. Ale teraz pytanie zupełnie innej japońskiej beczki. Wiem, że jeszcze do Japonii nie dotarłaś, ale... Pytanie dla nas mega interesujące, no bo wiadomo, że jaramy się strasznie podróżami do Japonii. Jeśli już się tam wybierzesz, to co będziesz chciała tam zobaczyć? Japonia oferuje mnóstwo fantastycznych miejsc, które chciałabym zobaczyć. Część z nich jest związana z cosplayem, w jakiś sposób jest. Park Harry'ego Pottera, jest y, cały park związany z Naruto. Natomiast są to miejsca takie y, dalsze na liście, y, ponieważ moje zainteresowanie y, Japonią nie ogranicza się do, do samej popkultury i do samej mangi i anime, to chciałabym przede wszystkim jednak zwiedzić te takie najbardziej popularne miejsca. Y, odwiedzić Tokio, Kyoto, Nare... Zobaczyć też Hokkaido, takie, że tak to ujmę tak, jakieś takie kolebki tej tradycyjnej kultury japońskiej. Zobaczyć, bardzo bym chciała zobaczyć jakiś japoński letni festiwal na żywo, być tam, zobaczyć jak ci ludzie tańczą, jak się bawią w festiwal Japonii. Muzyczny czy Matsuri? Matsuri, Matsuri. Mhm. A czy ty jesteś na naszej grupie w ogóle? Jak najbardziej. A, dobra, to zreklamuj, bo ja co odcinek reklamuje naszą grupę, a teraz ty zareklamuj. Zapraszam serdecznie na Japonia Budżetowo Tanie Podróżowania. Na Facebooku. A Aśka, powiedz, jaki jest adres. Nie, nie mogę. Japonia budżetowo. Www.facebook.com slash Japonia budżetowo. Justyna, bardzo serdecznie dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie na naszą kanapę we wschodnim kącie. Jak to Konrad powiedział? Mamy nadzieję, że udało nam się dzisiaj dzięki Tobie przybliżyć naszym słuchaczom ten temat cosplayu troszkę bardziej, bo mimo wszystko, Osoby, które bywają na imprezach japońskich, mogły mieć z tym styczność, ale. Jest to cały czas temat taki dosyć nierozpoznany, chociaż jak najbardziej tak jak widać, się rozwija? Tak. Ja dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali z zainteresowaniem naszego odcinka. Czegoś się być może dowiedzieli nowego, fajnego na temat cosplayów. A jeśli ktoś by miał jakieś jeszcze pytania, to gdzie ciebie łapać? Jak już wspomniałam, najłatwiej na Facebooku, profil Vivid Cosplay. Zapraszam i dziękuję serdecznie za zaproszenie dzisiaj. Vivid Cosplay i do zobaczenia na jakimś fajnym konwencie. A z Wami wszystkimi do usłyszenia w następnym odcinku dziesiątym, który już niebawem. Cześć, cześć. Cześć. Cześć.